Reality. Siema, witam wszystkich z tej strony Enki, a przed wami jest Reality. Co już mówiłem w sumie. Press F to toggle flashlight, press E to interact. F to jest flashlight, enter to start. No, w sumie wszystko jest chyba standardowo. Ogólnie to ma być horror, ale czy horrorem... O, już mogę chodzić. Czy horrorem to jest? Tego nie wiem. Miało to kategorię horror w każdym razie i... Na razie nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Ale no zobaczymy, dajmy tej grze szansę. Mam tu jakieś choinki śmieszne. I tam jest jakiś domek. Może tam się wspiąć? Nie wiem. Na razie idę tędy. Gra ewidentnie mówi, ej, idź w tą stronę. Może coś tu znajdziesz. Tam widzę jakiś kamień. Nie, raczej tego kamień. O, tu jest jakiś dom na przykład. A zobaczmy, co jest za tym pagórkiem. Może dalej las. I pagórki. Nie, no dobra, chodźmy do tego domu. Na shift nie mogę... A nie, troszkę przyspieszam chyba. Chyba tak. Tak jakby się płynnie tak przyspiesza. Koleś. Co tu jest? Jakaś gazeta. Co? Śmierć? Dzieci? Zakładnicy? Coś? Coś tam? Hostages? No. Halo? Co to za jakieś dziwne dźwięki? Coś mi się zepsuło. A nie, ja chodzę, halo, o! F to flashlight. O nie. Jezu, tu mnie jakieś zaraz dziecko dopadnie, czy coś takiego. Mogę to otworzyć? Nie mogę, ale brzydko teksturkę zrobili. Nieładnie tak. O Boże, ja nie chcę. Ej, ale teraz bez żartów, ja naprawdę nie chcę. Mogę się tu chować może, czy coś takiego, bo w końcu etu interact. Mogę jakoś otworzyć tą szafkę? Nie. To jest... Ej, sorry, mam jakieś ciarki, kurna. Mi zaraz coś tu wyleci na mordę. Ja się tu zesram pod sobą. Wow. Te zabawki wyglądają niepokojąco. Ej, serio, odkąd kurna nagrywam horrory, to ten jest jednym z tych, gdzie zaczynam czuć ciarki i nie wiem, co mnie może spotkać. Jezu, się przestraszyłem, że tam coś siedzi, a to jest brud na ekranie moim. Muszę w końcu wyczyścić sobie monitor. Nic tu nie ma. Dobra, tutaj zobaczmy. O nie, łazienka. Jezu, ta muzyka się tak blokuje, jakby coś mi tu zaraz miało wyskoczyć, nie? Masakra. Ten tunel się dalej nie kończy. Chodźmy tutaj. Jezu, ja wiem, że mi tu coś zaraz wyskoczy, ja to wiem. O fuck, co to jest za cień? To coś jest? Wow! Okej, to było coś tak... Coś tam reading the words, nie zdążyłem przeczytać. To coś było. Myślałem, że to jakiś bug, czy coś takiego, jakaś niedopracowana teksturka. Dobra, chodźmy dalej. Nie lubię tych tunelów. Nie lubię w każdej grze, jak jest taki tunel, to jest po prostu pewniak, że coś tu zaraz wyskoczy na mordę. O, cześć cieniu. Śmieszny.
Potańczyłeś sobie. Fajnie. Gdzie ty jesteś? Pobawmy się w chowanego. Powiem ci szczerze, że jako cień masz troszkę większe szanse. Na powodzenie w tej zabawie. O fuck. Dobra, cześć cieniu, mogę do ciebie wejść? Mam cię zbierać czy coś? Honor in innocence written in the world. Co? Kolejny coś tam na świecie. What? Nie wiem. Tu już byłem. Idziemy dalej. Wiecie co, jakbym stworzył tą gierkę, to bym stworzył jak... O, coś tam jest. Jakieś takie pnącza czy coś. Co? Tu bym zrigował jakieś takie dziecko z neta chodzące. Cześć, to jest jakieś chyba dziecko siedzące przy ty. Nie, ja nie wiem czy mam to zbierać, czy ja dostaję jakiegoś damage'a czy coś. Ale kurna, to jest niepokojące troszeczkę. Mogę tu przejść? Coś tu będzie? O, mogę to przejść. Wow. No nie. Kolejne piętro, kolejny tunel, naprawdę. A, nie, że nie mogę zejść, kurna. Ja tu widzę, że coś tu chodzi. Ja to widzę. Halo, ja nie chcę tu iść. Jakbym stworzył tą grę, kończąc, to bym zrigował jakieś takie małe dziecko chodzące z jakąś taką poszarpaną twarzą i taką chodzącą jeszcze po suficie. To by było creepy naprawdę, ale coś... nie wiem. Ja chyba muszę tam iść, wiecie? Nie ma innej opcji. Idę. Nie, 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 nie. O, jest to wiggle, wiggle, wiggle. Cień. Pójdę tam, zobaczę co tam jest na końcu. Na szczęście pozamykane drzwi, nie muszę nigdzie wchodzić do pokoi. O nie. Tam było coś otwartego, ja chcę tam przejść i zobaczyć co tam było. Póki pójdę na górę, bo jak mi tam powiedzą: ej, znajdź kurna kluczyk do jakichś drzwiczek, a one były na przykład tutaj, to jednak wolę sobie tutaj coś zwiedzić. A nie, tu też jest tunel jakiś. O. Flashlight. Muszę iść do tego światełka. Aaaa! Wow! 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 Halo! Wiggle, wiggle, cień! Body bag. No, stary, naprawdę, ściągłeś sobie z neta jakiś model body baga i fajnie naprawdę go... troszkę niewymiarowo jest wsadzony w scenę. Ale ja chyba się czepiam. W ogóle ten śmiech, czy te krzyki przypominają mi tą kreskówkę Toma i Jerry'ego, jak ten Tom, nie wiem, był gilgotany przez Jerry'ego czy coś takiego. O, coś się ścięło. I on tak ryczał, tak coś takiego. A nieważne. Znowu jesteśmy na tym pięknym... pięknej rzeczce, czy tam pięknym jeziorku, w sensie na tym w pięknym miejscu, o po prostu. Piękne choinki, wyglądają jak takie darmowe ściągnięte modele z neta, bo w sumie sam sobie mógł zrobić. Za bardzo się kurna... pewnie tu wpadnę, mogę do rzeki wpaść tutaj? Oto w tym... o nie, czy coś tu było? Nie. Chyba muszę wpaść do tej rzeki. Boże, do rzeki, do jeziorka. Hop. Tak, o to chodzi?
O nie, halo, kto to pisze? Cicho, ja wcale nie gram w kucyki pony. Gdzie mam iść? Halo? W ogóle jestem jakimś Mojżeszem, czy w ogóle Jezusikiem, że chodzę po wodzie. Patrzcie na te moce. Wohoho! Kolizja między obiektami, tak jest. Gdzie mam iść? Szukać jakiegoś domku może? Może w drugą stronę całkowicie musiałem iść. Halo? O, tu jest jakiś... To jest jakaś ściana. Tutaj, tak? To jest ściana? Tak, tu jest ściana, więc teraz w lewo raczej iść nie mogę. O, tam jest jakiś domek. Tam jakoś mam wejść po tej górce? Chyba tak. Nie no, kurna, tu jest znowu ściana. Jakaś magiczna. Albo nie? O, o, o. O, 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 o. Czy mi tam gra pozwoli wejść? No nie pozwoli, bo tu jest jakaś ściana. Chyba, że w tą stronę mam iść. Tu może coś być za tym pagórkiem. No nie! Ewidentnie muszę iść do tego stawiku i coś odpalić, jakiegoś skrypta. Może oni po prostu zrobili tą grę po to, żeby się nauczyć jakichś takich skryptów, jeśli chodzi o gry, czy coś takiego. W sumie mógłbym też coś takiego poćwiczyć. Halo, halo. Dobra, halo. Ja chcę odpalić tego skrypta, który zaraz mi tutaj coś pokaże. Może w tym moście coś będzie? Chodzę na most! Oooo, pokażcie mi coś tam. Nie no, ewidentnie widać, że tu jest bardziej szczegółowo zrobione to wszystko. Może muszę znaleźć tu jakiegoś miśka pomiędzy tymi drzewkami czy coś. Nie wiem. Mam tu stawik, mogę sobie po nim łazić. Powinienem utonąć czy coś. Pewnie jakieś wspomnienie się straszne zrobi, jakiś flashlight. Może ten jakiś flashback gdzieś tam i nie wiem, coś powinien sobie przypomnieć, że byłem na jakimś odwyku czy jakiś psychiatryku i nagle łażę po tym psychiatryku i mnie gonią jacyś tacy zmutowani kolesie w tym psychiatryku, bo mam jakieś amnezję czy coś w tym rodzaju. Halo, co ja mam tu zrobić? Czekajcie, ja muszę coś sprawdzić na necie, co tutaj ludzie robią, bo naprawdę nie mam pojęcia. O, już wiem. Wiecie co? Masakra. Ogólnie do tamtego domku mam iść i wcale to nie była ściana magiczna, niewidzialna, tylko po prostu było za stromo. I tak naprawdę se mogę tu wejść do tego domku, więc no, wracamy do gry. Po chwili nie wiadomo, co mam zrobić. Wracamy. I mamy tu kolejny domek, który coś tu jest. Jakaś kabinka z dziadkiem czy coś takiego. Znowu kolejna gazeta. Reality, civil, wojna, patrioci. Jesteśmy tym razem w kuchni. Ładny telewizor, piękny sink. Mogę interact coś z czymś, bo tam było coś takiego, że interact mogę, nie? Z drzwiami na pewno mogę interact. Chyba wybuchła bomba jakaś czy coś takiego. Czy ja mogę gdzieś iść? Nie, nie mogę. Halo, już, wybudź się ze śpiączki tam wybuchowej czy coś tam, nie wiem. Światło, nie idź do światła, nie idź w stronę światła. Halo. Interact ze światełkiem. No coś tam się biją, strzelają. Światełko, piękne. Na pewno nie mogę chodzić? No nie mogę chodzić.
końcu. Może to był taki loading screen. O fuck, tutaj jest naprawdę strasznie niewidoczne to wszystko. Ale to jest kolejny tunel. Oj nie, ja się boję, że tutaj będzie co innego niż te cienie. Czy ty jesteś potworkiem? Serio? Boję się ruszyć, bo odpalę jego skrypt i zacznie mnie kurna gonić. Dobra, cześć, spadaj. Siedź sobie tutaj. Ja ci nie przeszkadzam. Nara. Papa. Tu nikogo nie ma. Są kraty. Ci co mam iść faktycznie do tego płaczącego. Nie, może ta gra po prostu. Chodzi w niej o to, ej kurna, idź prosto w łapy potwora, żeby się nie przemęczał. No bo to inaczej nie wygląda. No cześć, mogę cię zjeść? O nie, zniknął se czy coś. A będzie ła! Na ryj. Kraty się odblokowały, o odblokowały się kraty, otworzył nam. Tymi swoimi szczypcami. O. Zbierz dwa jakieś ordery, żeby uciec. Nie, przed czym mam uciec? Wow! Order, czy mam ciebie zebrać? A, ty mnie gonisz, okej, okay, spoko. Przez ściany przychodzi, skubany. Gdzie są te dwa ordery? O, wow, wow. Ty mnie naprawdę możesz zajść jakoś od tyłu, śmiesznie. Typiarzu. Ty się jakoś zacząłeś biec, czy co? What the fuck? To on jakoś faktycznie przyspiesza do jakiegoś tam momentu. Jakieś dwa orbsy mam kuźwa zebrać. Może muszę go ominąć? Tak? O to chodzi? On znów za mną przyspieszy i zaraz będzie za mną. Widzicie to? Patrzcie co za typ skubany. Jeep, nie ma mnie. Śmieszny potworek. Zacząłem go lubić. Moglibyśmy się przyjaźnić. No cześć, cześć malutki, cześć. Dwa orby, żeby kurna uciec. Jakie orby? Mam się złapać przez niego znowu? Wyglądasz jak ten taki piosenkarz, czy jakiś taki śmieszny, jak on się tam nazywa, nie pamiętam. Ten jakiś tam piankowy, piankogłowy, czy coś takiego. O, wow! Myślałem, że znalazłem orba, to jakieś szczypce. Okej, okay, jestem na tyle derpem, że nie mam pojęcia co zrobić w takich prostych grach jak ta. Cześć, koleżko. Cześć, nazwę cię, nie wiem jak, ale powiedzmy, że będziesz Frankiem. Patrzcie, tu mamy trzy przejścia, nie? Jedno, drugie jakieś tam z kratami, a tu są drzwi. Naciskałem na nie E. Przysięgam, że naciskałem na nie E, ale kurna, nie wiem, no to było ciężko. O, cześć. I tu mamy tego orba całego świecącego, glowing orb. Niam, 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 spaduwa. Czy coś tutaj będzie po tej stronie? Nie, tu nic niestety nie ma. Ale po mojej prawej będzie zaraz mój przyjaciel Franek, czy tam, nie wiem, jakiś tam Eustachy. Lecimy dalej. I... A, ja idę, bo tak, kurde, coś myślałem, że... To nie wygląda jakbym szedł. Żadnych obiektów tu nie ma i nie widać tej prędkości. Okej, okay, drugie drzwi. Zobaczmy co tutaj będzie. Tu Franek powinien nam wyskoczyć. Zresztą Eustachy, przepraszam cię za pomylenie imienia. Tu mam iść? Chyba nie tu.
O! Jest orb. Tup, 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 tup. Okej, mam dwa orby. Teraz do wyjścia. Kurde, gdzie jest wyjście? Halo? No pamiętam, że tu wchodziłem. O, jest przecież ja stędy... Tędy przyszedłem, kurde, znaczy wyszedłem. O, dobra, tu są te drzwi. Jezu, ja nie wiem, że mam naciskać ty... Nie wiem, to się, kurde, kamufluje. Teraz w prawo. I prosto do tych drzwi, które nie wyglądają całkowicie jak drzwi. Wyglądają jak ściana. Ucieczka! Eustachy, mam nadzieję, że cię nie spotkam tu na końcu tego tunelu. Czy ja w ogóle idę? Idę cały czas. Coś ten tunel za długi, żeby zgasić moją czujność. O! Koniec? O! Jednak mogę chodzić. Słyszę gdzieś tego płaczącego potworka, ale nic nie widzę. Mogę tu wejść na przykład? O! Coś będzie w szafie? Nie, niestety nie. No, powiem wam, że z tej gry naprawdę można było zrobić naprawdę takiego dobrego horrora. W sensie, nie lubię takiej grafiki. W sensie, jak jest słaba grafika, to jakieś takie, nie wiem, no takie niepokojące coś mam w sobie, że... Czy no, nie że nie, niepokojące, ale... Ale jest to po prostu creepy. Kurde, i teraz z której strony ja przyszedłem? Z tamtej? Tak, z tej, bo to było okno. Tu jest łazienka, tu nie ma nic. Tu były wieszaki, teraz wchodzimy tutaj. Co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? Halo. Interact, interact, nie ma interact. Dobra, idziemy tędy. Halo. Nie, przez te drzwi mogę przechodzić. A teraz przez te? Przez te nie mogę. O fuck. Odwrócę się i on będzie tam za mną, nie? Do you love your country? What the fuck? Co to jest za gra? Jakaś taka... O co chodzi kurna w tej grze? Co to ma być? Czemu ta gra mnie sprawdza? Czy kocham swój kraj, czy nie kocham swojego kraju? Nie wiem, powiedzmy, że nie. A ty f... I co? Co teraz? To jest jakiś pagórek, jakaś jaskinia. Nie, to jest kurna tylko... A nie, jednak jaskinia. Myślałem, że kamień. Czy to miało w ogóle jakiś sens, to pytanie? W ogóle co takie pytanie ma... Nie wiem, ma... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie pytajcie, czy mogę iść dalej jaskinią, czy mogę wyjść? Wolałbym wyjść jednak. Na powierzchnię, tu jest jaśniej. Hop. O co chodzi w tej grze? Kolejny domek, naprawdę?
Jezu, ile części będzie miała ta gra? Tylko tym razem jakaś taka chatka, nie wiem, Flintstona to będzie. Kolejna gazeta. Reality, desires, life, ruin, want. Flashlight. Znowu coś? Halo. Confess albo bycie wolnym. Ja chcę być wolnym, kurna. Idę sobie tędy. Jakieś wybory moralne, czy coś, jakieś takie, ja nie wiem, czy jestem patriotą, czy coś. Nie wiem, ta gra jest dziwna. Bardzo dziwna. Jeffko! Chyba mnie zabili za bycie niepatriotą. Reality. Koniec. Nie wiem, o co chodziło w tej grze. Ogólnie na początku miałem stracha, ale później tak jakoś, no, ta gra jest ogólnie słaba. Ale no cóż, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych odcinków z jakichś gier na tym kanale. Ja jestem Enki i miłego dnia. Na razie, pa pa.